Witam państwa bardzo serdecznie. Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w Telewizji Republika. Są z nami goście mini programu. Pan poseł Robert Obaz, Nowa Lewica. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie państwa. I pan poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska. Kłaniam się, panie pośle. Kłaniam się, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Szanowni panowie, szanowni państwo, wczoraj rocznica śmierci wielkiego Polaka Jana Pawła II, świętego Kościoła katolickiego, Jana Pawła II, wielkiego, nie bez przyczyny ten przymiotnik wielki został na całym świecie uznany. Wczoraj no, wielotysięczne marsze w całym kraju. Wielu ludzi uznało, że trzeba podkreślić nasze uznanie, nasze podziękowanie dla pontyfikatu Jana Pawła II, no i też wyrazić sprzeciw wobec próby destrukcji jego autorytetu. Miały miejsce też pożałowania godne dwa incydenty. Zbezczeszczono pomniki wielkiego Polaka w Łodzi i w Stalowej Woli. Z przykrością to pytanie kieruję do pana posła Roberta Obaza. Panie pośle, my się tu widzimy nie po raz pierwszy. Jakby pan jest człowiekiem dużej kultury i umiarkowania, no ale to się stało, co się stało wczoraj. Ja jeszcze zacytuję tweeta pani Moniki Falej, to pana koleżanka klubowa z Nowej Lewicy. Jan Paweł II doprowadził do eskalacji AIDS w Afryce, pisze pani poseł. Awansował tuszujących pedofilię, złagodził kary dla gwałcicieli w sułtannach i wykreślił czyny pedofilskie z najcięższych przestępstw przeciwko wierze katolickiej. To akurat wszystko nieprawda. Ale panie pośle, czy pan widzi jakąś zależność pomiędzy takimi tweetami, a potem bezczeszczeniem pomników świętego? Czy to tak samo można pisać? Panie redaktorze, uważam, że każde niszczenie czegokolwiek, czy to pomników, czy to kościołów, uważam za ewidentną bzdurę. Tego nie powinno być. W przestrzeni społecznej nie powinno dopuszczać się. Możemy się z kimś nie zgadzać, usiądźmy, dyskutujmy, rozmawiajmy, przekonujmy się. A nie niszczmy. To jest rzecz pierwsza i chyba najważniejsza. Nie można pozwolić na to, żeby ktokolwiek przychodził do mnie, do domu, mi coś niszczył, ale to jest drugiemu. To uważam, że to, co się stało wczoraj, powinno się złapać tych sprawców, którzy to zrobili, srogo ukarać, obciążyć kosztami naprawy tych szkód, które zostały zrobione. I to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, faktycznie wczoraj w tej przestrzeniach miejskich i wiejskich pojawiły się te marsze w obronie czy upamiętniające papieża Jana Pawła II. I ja uważam, że każdy ma prawo do manifestowania, pokazywania swoich przekonań i nie możemy tego nikomu zabraniać, bez względu na to, po której stronie politycznej jesteśmy. Ludzie mają prawo do tego, żeby wychodzić na ulicę, pokazywać, że się identyfikują z kimś i bardzo dobrze, że to robią, bo taki ruch oddolny też jest bardzo potrzebny. Inną rzeczą jest to, co się dzieje w Kościele katolickim. I tutaj nie tylko papież Jan Paweł II. Myślę, że autorytety bronią się same, a Kościół, o czym obecnie papież też dosyć głośno mówi, należy otworzyć wszelkie archiwa, gdzie znajdują się dokumenty dotyczące czy to pedofilii w Kościele, czy innych rzeczy, które działy się złe w Kościele. Umówmy się, trzeba bardzo mocno też oddzielać Kościół, to co rozumiemy według katechizmu, czyli zgromadzenie wiernych, wspólnotę, która spotyka się, a to co dzieje się w zhierarchizowanej, zarządzanej od góry, od Watykanu po najdrobniejszą parafię, struktury trochę takiej, która niezbyt jest przejrzysta, niezbyt jasna i sami ludzie Kościoła, którzy są w tym Kościele, piastują, czy to księża, czy biskupi, czy nawet papież Franciszek, który głośno mówi o złych rzeczach, które dzieją się
Panie pośle, bo to jest jasne. No ja od dawna mówię, że Kościołowi, Matce Naszej należy pomóc między innymi poprzez otwartą rozmowę o problemach tego Kościoła. Ale czy pisanie takich tweetów w rocznicę śmierci wielkiego Polaka jeszcze w dodatku, tam nie ma ani jednego słowa prawdy. No, nie ma według pana posła takiej łączności między no, takimi opiniami wygłaszanymi przez polityków, a później przez takimi wybrykami, jak wczoraj w Łodzi czy w Stalowej Woli. Ja odpowiem tak, czy łączyć to z tymi wybrykami byłbym daleki, ale że przysłowia są mądrością narodu, to powiem tylko tak, że dzisiaj będziesz, dalej zajdziesz. To dyplomatyczna krytyka, tak ja to własnej koleżanki z własnego klubu, tak ja to odczytuję. Pan Mariusz Gosek, jak patrzy na to, co się wczoraj zdarzyło, bo to tysiące Polaków, gdyby ich zgromadzić w jednym miejscu, to byłyby pewnie miliony. Jak pan patrzy, bo to jest jakiś taki fakt społeczny, który już z nami zostanie. Na pewno tak, panie redaktorze, i to, co poraża i przeraża w tym wszystkim, to niejako taka narracja, którą serwują niektórzy politycy ze strony niestety też i lewicy, ale generalnie w takiej przestrzeni może pojawić się takie domniemanie, że pedofilia to niejako już dotyczy tylko kapłanów i księży. Szanowni państwo, no przecież jest rejestr pedofilii, ten rejestr jest zasobem, który funkcjonuje w ramach prerogatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i pedofilia dotyczy wielu zawodów. Ten bezpardonowy atak od wielu miesięcy, a nawet i kilku takich lat ostatnich, gdy tak wnikliwie się w to wgłębimy, zobaczymy, którzy księża, jacy kapłani byli atakowani. Też nie chcę wymieniać już tych posłów, którzy po prostu atakowali też księża, a później okazywało się, że nie mieli racji, tak jak w tym tweecie wspomnianym, który nie ma nic wspólnego z prawdą, ale litości. My nie możemy dzisiaj mówić o kapłanach, jako to jest kilkadziesiąt tysięcy osób duchownych w Polsce, jest kilkadziesiąt tysięcy. To są tysiące parafii. W każdej z gmin ponad 2,5 tysiące gmin są po kilka parafii. No, nie możemy sprowadzać tego, a widzimy, co się dzieje, do jakiegoś gigantycznego problemu, którego w Kościele nie ma w takiej skali, jakbym mógł to wywnioskować, słuchając niektórych mainstreamowych mediów. No, ja przepraszam, że tak mówię, ale no, gdzie są inne zawody? Gdzie jest cała ocena zjawiska pedofilii? Zgoda, okrutnego, ujmowanego w kodeksie karnym jako zbrodnia. Pedofilia jest zbrodnią, także w Kościele. Jeżeli ona występuje, trzeba ją rozliczyć. Ale na litość został zaatakowany największy z wielkich Polaków, nasz święty Jan Paweł II, najwybitniejszy z wybitnych, osoba, co do której w polskim Sejmie to było przykre. Uważałem, że ta uchwała w imię obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II zostanie przyjęta przez aklamację. Bez względu na loga polityczne, to chyba wszyscy oddamy papieżowi to, co papieskie naszemu Ojcu Świętemu, że był najwybitniejszym z rodu Polaków. Czas przełomu. Ja wiem, że i pan prezydent Lech Wałęsa wiele tu sobie przypisuje. Nie byłoby tego wszystkiego. Nie żylibyśmy w demokratycznej Polsce lub inaczej. Te zdarzenia, przejścia już w ustrój demokratyczny, z tego jarzma też jeszcze, gdzie macki sięgały do Moskwy, to jest wielkie dzieło orędownika pokoju, świętego Jana Pawła II. I dzisiaj nie zgadzam się z takim czymś, z takimi twierdzeniami, że nie należy bronić, nie należy wspominać, nie należy odzywać się w obronie świętego Jana Pawła II. Bo jeżeli teraz się nie odezwiemy, to obawiam się, że powstaną kolejne reportaże, materiały, gdzie tak jak tutaj, jednym z uzasadnień dla formułowanych tez były spreparowane materiały 4 Wydziału OSB. No przecież wiemy, jak działał ten departament. No, specjalnie preparowały się dokumenty na niewygodnych kapłanów po
to też często, żeby kompromitować ich w oczach przełożonych, w oczach hierarchów kościelnych. Przypomnijmy, że to dotyczyło wcześniej Karola Wojtyły jako biskupa krakowskiego. Zresztą taka sama krzywda spotkała wielkiego Polaka, kardynała Sapiechę. No przecież dzisiaj już widzimy, że na podstawie materiałów wytworzonych dla Luny Brystygierowej przez jej podwładnych. Panie redaktorze, i kto tam się wypowiada? No tam osoba, która oskarża Polata kardynała Sapiehę, to jest osoba, która była suspendowana, czyli wydalona ze stanu duchownego właśnie przez kardynała Sapiehę. No jaka to jest wiarygodność? Także ja przepraszam, że używam tego słowa litość, bo to nie przystoi może politykowi, ale naprawdę nie dajmy się zwariować. A te zdarzenia, które miały miejsce, na które wskazał pan redaktor, między innymi to, do którego doszło w Łodzi, tak, o ile się nie mylę, i drugie, którego doszło w Stalowej Woli. No to są rzeczy godne najsurowszego potępienia. Pomniki stawia się ludziom wielkim, ludziom, którzy zasłużyli się dla Polski. My niedawno dekomunizujemy obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Do niedawna jeszcze stały pomniki, które utożsamiać mogliśmy z sowieckim, rosyjskim reżimem. A w tym momencie obrzucanie farbą pomnika świętego Jana Pawła II nie tylko godzi w katolików, chrześcijan. Ono godzi, taki czyn godzi w cały naród polski, bo bez względu na poglądy polityczne, na pielgrzymki, przypomnijmy sobie, którzy prezydenci, w jakich okresach, gdy ojciec święty Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, witali prezydenta, wszyscy, cały naród był zjednoczony. Bez względu, tak jak mówię, na loga, na poglądy, na światopoglądy, wszyscy byli wokół Jana Pawła II, a dzisiaj naprawdę, jeżeli nie powstrzymamy tego typu zdarzeń, to ja obawiam się, że takie materiały, czy taki materiał, no, nie będzie jedynym, będą powtarzać. Żeby ten wątek zakończyć pozytywnym akcentem, to młodzi ludzie w Łodzi wymyli ten pomnik. To dobrze, że tak się poczuli, chociaż akurat pewnie nie ci go ubrudzili oczywiście. Szanowni panowie, prezydent Wołodymyr Zełenski ma przyjechać do Warszawy w środę. Trochę taki nietypowy, czy może bardzo wyróżniający sposób przyjęcia, bo pan prezydent Zełenski ma się spotkać z Polakami i z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. No, taki honory to się czyni wyjątkowym gościem. Ostatnio prezydent Biden też miał możliwość porozmawiania bezpośrednio z Polakami. Pan poseł Robert Obaz, co to zwiastuje pomiędzy dwoma krajami, dwoma narodami, które no, mają bezprecedensową, źle zabrzmi słowo okazja, ale bo to tragiczna okazja, ale jednak okazja, żeby się zobaczyć nawzajem, poznać z tej dobrej strony. Ja myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy, że to jest wizyta, która jest w takim pełna, jeśli chodzi o dyplomację, bo jest spotkanie w cztery oczy z panem prezydentem, są rozmowy i jest to spotkanie, o którym pan redaktor tutaj mówi, Polaków i Ukraińców, którzy tutaj mieszkają na tej naszej pięknej, cudownej ziemi, na Zamku Królewskim, i to chyba jedna z ważniejszych rzeczy. Co to zwiastuje? No, na pewno, jak widzimy pana prezydenta Zełenskiego, to są takie zabiegi dyplomatyczne o wsparcie tej Ukrainy. My tutaj naprawdę zrobiliśmy chyba wszystko jako Polki i Polacy, żeby naród ukraiński po pierwsze czuł się u nas dobrze, a po drugie nasze działania dotyczące wysyłania broni, wspomagania armii ukraińskiej, to tutaj mamy ogromne zasługi i jesteśmy liderami nie tylko w Europie, ale też można powiedzieć na świecie, bo to my też przekonujemy Amerykanów do tego, żeby ten sprzęt przekazywać i jaki ten ma sprzęt być. Zapowiedziane też zakupy w polskiej grupie zbrojeniowej przez armię ukraińską dają takie nadzieje na współpracę. Ja mam nadzieję też, że odbędzie się rozmowa o przyszłości Ukrainy, o zarówno jej wejściu do Unii Europejskiej, wejściu do NATO,
ale też odbudowy, bo uważam, że Polska tutaj powinna odgrywać kluczową rolę, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy. Nie powinniśmy dać się zepchnąć tutaj z innym krajem. Tak jak dzisiaj pomagamy Ukraińcom i Ukraińkom na polskiej ziemi, tak wydaje mi się, że musimy odgrywać znaczącą rolę przy odbudowie Ukrainy już po zakończonej wojnie, a mam nadzieję, że ta wojna jak najszybciej dobiegnie końca. Pan minister Arkadiusz Mularczyk, którego miałem przyjemność gościć chwilę temu, no też coś wspomniał o wątkach historycznych. Ja nie chcę tu przekłamać, niedokładnie cytując pana ministra, ale no jest coś na rzeczy, pan poseł Mariusz Gosek, bo jest coś na rzeczy, no trochę się spodziewamy uregulowania tych wątków historycznych. Żeby pójść do przodu. Być może tak. Ja w tym miejscu też przypominam sobie słowa, które mieliśmy okazję jako parlamentarzyści, posłowie wysłuchać podczas zgromadzenia w polskim Sejmie, czyli połączonego spotkania posłów i senatorów, gdy pan Wołodymyr Zełenski przemawiał za pomocą łącza oczywiście i wtedy też mówił o tej przeszłej, trudnej, tragicznej historii między Polakami i Ukraińcami. I to wtedy utkwiło mi tak mocno w pamięci. Ja głęboko ufam, jednak wiemy, gdzie teraz jest wróg. No, wróg jest u naszych bram. Wróg to jest Rosja. Ta Rosja od dawna miała zapędy imperialne, no imperialne, przestrzegał przed tym świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, doskonale diagnozując tą sytuację. Ja myślę, że ta wizyta ma bardzo duże znaczenie. Odbywa się po pierwsze po wizycie pana prezydenta Joe Bidena i podzielam tutaj pogląd pana posła Obasa, który wskazał, że jesteśmy takim symbolem bezpieczeństwa i w tym momencie oczy świata zwrócone są na Polskę, bowiem wiadomo, jako ten kraj przyfrontowy wschodniej flanki NATO, ale także ten hub, z którego niesiona jest pomoc przez siły Paktu Północnoatlantyckiego, szczególnie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, mają tutaj kluczowe znaczenie. No, bezpieczna Polska to bardziej optymalna pomoc dla suwerennej, wolnej, niepodległej Ukrainy, która o tą niepodległość walczy. Ja uważam, że tutaj będą dwa takie obszary rozmów. Pierwsza, gdzie zapewne będzie wymiana też pewnych tych danych niejawnych i ta część taka oficjalna, gdzie właśnie dojdzie do spotkania między innymi pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Polakami. To będzie niezwykłe i na to czekamy. Myślę, że z takimi wielkimi nadziejami też, jak i na wystąpienie pana prezydenta Joe Bidena. Na pewno ma to ogromne znaczenie też symboliczne. Przede wszystkim oczy zbrodniarza Putina, ściganego listem gończym, wydanego na podstawie orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, będą zwrócone na Polskę. Pokazana zostanie ta jedność z narodem ukraińskim, jedność całego Paktu Północnoatlantyckiego. Będzie to miało wielkie znaczenie dla wolnej, suwerennej, niepodległej Ukrainy, która też, podzielam tutaj oczywiście pogląd pana posła Obasa, która jak najszybciej, mam nadzieję, odzyska swoją niepodległość i wyzwoli się spod rosyjskiego, tego postsowieckiego jarzma. Panowie, bo tak chciałem panów wspólnie zapytać, znaczy to samo pytanie, bo dla ludzi ze wschodu, czyli dla Białorusinów, Ukraińców i także dla Rosjan, to Polska jest i Polacy są takim odniesieniem sukcesu. Patrzą na Polskę, no Polska, polski no choćby dochód tam wzrósł niebotycznie od 30 lat. My możemy sobie narzekać na stan polskich spraw, ale dla Rosjan, dla Ukraińców, dla Białorusinów to Polska odniosła sukces, a to jest niebezpieczne właśnie dla Rosji. To nie jest tak, panie pośle, pan poseł Robert Obaz, że z tego właśnie powodu Polska będzie atakowana wyjątkowo zaciekle. No, Polska będzie, jakby znamy historię naszej stosunków z Rosją i tutaj to, co pan redaktor powiedział, jesteśmy dla Rosji
takim trochę tygrysem Europy, można powiedzieć, bo to myśmy się rozwijali, ale widzieliśmy też przy dużej pomocy Unii Europejskiej, umówmy się, że ta Unia Europejska w tym rozwoju na nas bardzo wspomagała. Myśmy tą szansę wykorzystali, bo niektórym położy się na tacy, a niestety nie wykorzystują tej szansy. A myśmy tą szansę wykorzystali, sprawdziliśmy się, że jesteśmy w stanie osiągać wyniki takie, jak osiąga dzisiaj zachodnia Europa. My oczywiście gonimy jeszcze zarobki i inne rzeczy, które u nas jeszcze trochę kuleją, ale mam nadzieję, że przy tych osobach, które pracują w społeczeństwo polskie, naprawdę jest na tyle zdeterminowane, żeby dogonić Zachód, ale też pomóc tej wschodniej stronie, naszym braciom i siostrom z Ukrainy, do tego, żeby oni też się bardzo rozwijali. Ja mam taką tezę, może ona w perspektywie krótkiej, ja bym chciał, żeby jak najkrócej się sprawdziła, że Polska będzie dla Ukrainy tym, gdzie w latach 90., tym, czym w latach 90. były Niemcy dla Polski. To myśmy wzorowali się na wielu niemieckich rozwiązaniach, lepszych i gorszych. To ja tutaj nie mówię, że wszystko było super, ale doszliśmy do tego poziomu rozwoju, do tego PKB, które dzisiaj wypracowujemy, że Ukraina będzie się od nas pewnych rzeczy uczyła i mam nadzieję, że my będziemy na tyle dobrymi nauczycielami, na tyle dobrym wsparciem dla Ukrainy, że wspólnie osiągniemy sukces. I pan poseł Mariusz Gosek, bo to jest, no, jeżeli sprawdzą się, co daj Boże, amen, żeby te prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że w roku 2030 Polska może przegonić zamożnością wszystkie kraje grupy G7, oprócz Stanów Zjednoczonych. Takie są prognozy i to nie są prognozy, nie wiem, polskie czy jakieś ten, tylko międzynarodowe, poważne. No to jest dla tej kacapi perspektywa dramatyczna, no bo to znaczy, że oni ponieśli klęskę. Panie redaktorze, ale polskie też są poważne, żeby nie było, że... Nie, jasne, tylko że mogą być stronnicze, bo to oczywiście każdy... Jakbym taką analizę sporządzał, no to oczywiście Polsce w nieba chciał przychylić, a tam nie, to zimni analitycy to obliczyli. Tak jest. To troszkę tak jak z handlem bronią. Gdyby to opisały polskie media, to ktoś by mógł to podważać, że opisał niemiecki Die Welt, no to jest bardziej wiarygodne, że po 2014 roku pomimo embarga 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej handlowało tą bronią. Natomiast tutaj właśnie to, co pan redaktor mówił o tej bukaresztańskiej siedmiu, o tej grupie G7, to jest niezwykle ważne. No, stajemy się w tym momencie taką militarną ostoją bezpieczeństwa Europy, ale i gospodarczym wzorem do naśladowania pośród tych państw, szczególnie bałtyckich. I oczy Rosji tu na pewno są szeroko otwarte. Putin ponosi dramatyczną klęskę, ponosi ją w wymiarze gospodarczym, chociaż widzimy, że te sankcje trzeba zaostrzyć, bo jeżeli prawdą jest to, na co wskazują z kolei analitycy, że od 5 do 7% produktu krajowego brutto tylko i aż spadło w Federacji Rosyjskiej, to te sankcje powinny być naprawdę dobitne i powinny być takie porządne raz, a porządnie, jak to się używa czasami takiego sformułowania. Natomiast Polska urosła w oczach, myślę, nie tylko Europy, ale i całego świata na lidera bezpieczeństwa, ale i na takiego lidera państwa najszybciej rozwijającego się od strony ekonomiczno-gospodarczej i to nasz wielki, ogromny sukces. I myślę, że wszyscy, bez względu na loga polityczne, jako cała klasa polityczna, powinniśmy tutaj to podkreślać, szczególnie na arenie międzynarodowej. To teraz na arenę polityki krajowej chciałem skierować Państwa uwagę. Temat wspólnej listy. Grzegorz Schetyna stwierdził, część wyborców Koalicji Obywatelskiej nie chciałaby wspólnej listy z Lewicą. Myślę, że część wyborców KO nie chciałaby takiej listy. Tak uważam, z powodu historycznych zaszłości. Tak,
to nie będzie motywować wyborców, mówi Grzegorz Schetyna. Z kolei część, no, głównie młodszych polityków lewicy mówi, że nie chcą pracować na nitrasa na listach. Pan poseł Robert Obaz, jak patrzy na to i dlaczego to się staje? Od 2 lat o niczym innym opozycja nie mówi, tylko o tej jednej liście. Panie redaktorze, szanowni państwo, no właśnie tak, mamy taki serial od 2 lat jednej listy. Dzisiaj lider Platformy, jeden z liderów mówi, że ktoś tam na lewicę nie zagłosuje, bo nie chce, bo przeszło się. Przepraszam bardzo, ja mam dzisiaj 50 lat. Komunę pamiętam i stan wojenny, dlatego że nie oglądałem Teleranka, bo miałem wtedy 7 lat, 8 lat i nie obejrzałem wtedy Teleranka. I taka jest moja pamięć, jeśli chodzi o komunę. W lewicy jest bardzo dużo młodych ludzi, bardzo progresywnych, ale mam wrażenie, że 18 lat temu, w 2005 roku, dwa środowiska polityczne, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, umówiły się, że będą rządzić Polską i próbują wmówić Polkom i Polakom, że oprócz nich nie ma kompletnie nic innego. Kompletnie. I przerzucamy się, kto ma rządzić, kto jest bardziej mądry, czy Platforma Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość, a ludzie w końcu chcą wyborów. Ludzie już mają dość tej wojny polsko-polskiej. Naprawdę, no zbliżają się święta, usiądziemy przy tych stołach i przecież mamy różne poglądy polityczne. Czy mamy tylko się spierać, kto jest bardziej proplatformerski, a kto bardziej propisowski? Szanowni państwo, naprawdę, skończmy te wojny, zostawmy tą platformę, to Prawo i Sprawiedliwość. Zacznijmy szukać formacji, na których naprawdę warto zagłosować. To czy ja dobrze słyszę, że pan poseł Robert Obaz zapowiada samodzielny start lewicy? No bo jak zostawmy jednych i drugich, to kogoś musimy wybrać. Panie redaktorze, ale to naprawdę, wydaje mi się, że opowieść o jednej liście była fajna kilkanaście miesięcy temu, kiedy na tej liście mieli iść wszyscy, czyli ta tak zwana zjednoczona opozycja, miały być pokazane projekty. No dzisiaj po tych słowach Grzegorza Schetyny, no to pytanie, kto tej jednej listy nie chce. Czy to nie chce Szymon Hołownia, czy to nie chce PSL, czy to nie chce Lewica, czy to tak naprawdę Platforma Obywatelska po prostu gra tym tylko, żeby jak najwięcej ugrać dla siebie i spróbować, że oni są tylko jedną partią. No nie, no są partie, które mają programy polityczne, które te programy na bieżąco pokazują, które są konkurencyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę, ja dzisiaj nie zawracam sobie głowy jedną listą. Trzeba szukać rozwiązań, które będą dobre dla Polski, rozwiązania, które ludzie będą mieli prawo wyboru. Jedni zagłosują na Lewicę, drudzy zagłosują na Platformę Obywatelską, trzeci na PiS, czwarty na Solidarną Polskę, która, tak jak pan marszałek Terlecki mówi, że nie życzy sobie ich na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. I ma rację, bo ja też bym sobie nie życzył formacji, która jest antyeuropejska, nie chce tej Unii Europejskiej, jej szef nosi broń za paskiem. Ja też bym nie chciał. Także z jednej strony mamy niezjednoczoną opozycję, a po drugiej stronie mamy... Ale panie pośle, broń za paskiem to paru posłów z lewicy też nosi. Tak, nie chcę wymieniać nazwisk, bo to taka wiedza z kuchni, że tak powiem, mediów, ale tak się zdarza. Ja wiem o których posłach, czy o jednym poczek, który faktycznie jest fanem strzelectwa i czasami ma wręcz sobie, ale nigdy nie ma jej w Sejmie i nie nosi w taki sposób, żeby... Kiedyś był ze mną w jednym studiu telewizyjnym uzbrojony, co mnie nieco zaniepokoiło. Nie, to ja nie biorę odpowiedzialności za takich, którzy noszą broń za paskiem i jeszcze przychodzą do studia i jeszcze możecie się panowie spierali, a wtedy nie wiadomo co do głowy. Oj, gorąco się spieraliśmy, nawet tam były jakieś groźby pod moim adresem, ale nie użycia broni, nie tam jakieś sądowe były groźby. O Boże. Nie zrealizowane zresztą, chociaż to już dawno temu było. Pan poseł Mariusz Gosek. Panie pośle, bo to tak sobie rozmawiamy o programach, o tego, ale to też jest ważna znajomość takiej kuchni politycznej. Czy pan sobie wyobraża, że Platforma Obywatelska by na rzecz tych, jak się wyraził Donald Tusk, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, cytuję, mniejszych partii, odda, nie wiem, połowę jedynek tak zwanych, czyli tych biorących miejsc, jest pan to w stanie sobie zwizualizować? Panie redaktorze, tylko jak obserwuję Donalda Tuska i słucham
uważnie Donalda Tuska i to, co mówi, to wydaje mi się, że tam jest więcej programu z lewicy niż tego dawnego programu Platformy liberalnego, a trochę, a konserwatywnego to już chyba prawie w ogóle, o ile nie w ogóle. Także ja zastanawiam się, w którym miejscu programowo jest Donald Tusk, ale ja uważam, że on faktycznie wierzył, on budował taki nastrój tego przyjazdu z Brukseli, miał na tym białym koniu jeżdżać jako ten król Europy, ciągłe dyskusje, dywagacje, wróci, nie wróci, ciągłe zapowiedzi Donalda Tuska, czy będzie wracał, czy nie wracał, i on naprawdę głęboko wierzył, że jak wróci, to zostanie przyjęty jako niekwestionowany przywódca. Jestem przekonany, że to się działo w głowie samego Donalda Tuska, natomiast tutaj odbił się od ściany, bowiem w pierwszej kolejności płaczący nad konstytucją Szymon Hołownia powiedział, że nie, że jednak bliżej mu do Polskiego Stronnictwa Ludowego i to samo w drugą stronę, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, do partii Polska 2050. Sama lewica wprost powiedziała, że i też twardy jednak charakter pana marszałka Czerza z tego, że takiej opcji na wspólny start nie ma, więc Donald Tusk został sam i to został z programem bardziej lewicowym niż takim liberalno-konserwatywnym, tak jak mówię. Donald Tusk się chyba pogubił, on faktycznie kompletnie inny plan miał przygotowany, a inaczej to wyszło, mówiąc językiem kolokwialnym, w tym politycznym praniu. No jemu zwyczajnie ta cała strategia, którą zaplanował, legła w gruzach i tutaj, jak słyszymy, no po prostu od polityka po polityka partii opozycyjnych wszyscy wprost negują i nawet stawiając taką tezę, że nigdy ta wspólna lista nie była realna. Mało tego, ona była przećwiczona, ta tęczowa koalicja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ona zwyczajnie nie sprawdziła się, ale to nie jest jakby problemem Zjednoczonej Prawicy. Natomiast odpowiadając sympatycznemu koledze posłowi, powiem, że my jako Zjednoczona Prawica, wbrew też tym wypowiedziom pana marszałka Terleckiego, który znany jest czasami z takich wrzutek, używając języka kolokwialnego, na pewno pójdziemy zjednoczeni do wyborów, aczkolwiek w polityce nigdy nie mówi się nigdy, a to, co pan poseł mówi, że Polacy chcieliby zmian, no panie pośle, wszelka władza początek swój bierze z woli narodu. Jeżeli Polacy będą chcieli zmian, to zdecydują przeurnie. No ja mam nadzieję i głęboko w to ufam, że jednak będzie to trzecia kadencja Zjednoczonej Prawicy. I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska, dziękuję serdecznie. I pan poseł Robert Obaz, Nowa Lewica. Kłaniam się, panie pośle, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Panowie byli gośćmi programu Wolne Głosy w Telewizji Republika, a już za chwilę Wolne Głosy Zagranica. Zapraszam serdecznie.